Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym pokazać modyfikator, który nazywa się Screw. Screw jest dziwnym słowem. Jeżeli zerkniemy do słownika, przekonamy się, że ma bardzo wiele znaczeń i większość z nich jest bardzo ciekawa. Na przykład wkręt albo szkapa, klawisz więzienny prawdopodobnie, śrubka, piła, wymagający nauczyciel, czy jakiś straszliwy kawał goga. Przycisnąć, wkręcać, sknera. No, są również takie mniej popularne. Nie nadające się do powtórzenia, no i po prostu mamy coś takiego, co wiąże się ze śrubą. Ten modyfikator należy do grupy generatorów i pozwala bardzo ładnie generować geometrię. I aby pokazać, jak on działa, na scenę wstawiłem sobie zwykłego plane'a. Tego plane'a obrócę w osi Y o 90 stopni. W ten sposób, że wcisnę R, Y, 90 i teraz już jest gotowy do pracy. Teraz tak, aby dodać modyfikator Screw, przechodzę do zakładki Modyfikatory. Wybieram z menu modyfikator Screw i już mam. I to, co widzę, wygląda niezbyt ciekawie. Pierwsze wrażenie jest zaskakujące. Wszystko, co dostałem, to jakieś kółko, które w dodatku nakłada się samo na siebie i strasznie przy przesuwaniu miga. Związane jest to z tym, że mój plane, taki jaki stał w momencie początku pracy, został obrócony wzdłuż osi X. Dokładnie wzdłuż osi X, ale tej osi globalnej, a wzdłuż jego własnej, lokalnej osi Z. Żeby to pokazać, wyświetlimy sobie osie. Proszę bardzo, tak wyglądają osie tego mojego plane'a, czy też wszystkich plane'ów w tym momencie. Z jest skierowana wzdłuż osi X, ponieważ przekręciłem tego plane'a. No więc, żeby uniknąć takiego zachowania, mam dwa wyjścia. Albo odkręcę go i wszystko wyrównam, albo nacisnę Ctrl-A i wybiorę sobie Apply Rotation. W tym momencie Rotation została zaaplajowana, no i otrzymałem zgodnie z kierunkiem globalnej osi Z rotację. I teraz tak, o co tu chodzi w ogóle? Otóż teraz z tego plane'a obróconego zrobił mi się taki dziwny walec i podstawa nadal miga. Tutaj chodzi o to, że ten modyfikator robi taką rzecz, że bierze sobie tą moją siatkę mesha i obraca ją wokół środka tego mesha. A więc jeżeli w jakiś sposób przesunę swój mesh od środka w trybie edycji na przykład, to otrzymam na przykład efekt takiego walca. Okay? Jest to obrót 360 stopni dookoła, wzdłuż czy też według środka mojej bryły. Jeżeli przekręcę, to oczywiście dostanę również zdeformowaną geometrię, aż do płaskiej. Zależy od tego, jak ustawię siatkę. No i teraz tak, co z tym można zrobić? Otóż ten modyfikator pozwala robić różnego rodzaju gwinty, śruby, jakieś takie powyginane powierzchnie, które są zaokrąglone, podobnie jak sprężyna. I można go do tego celu bardzo łatwo zmusić. A więc tak, ustawmy sobie tego mojego plane'a w takim miejscu, aby on był dość daleko od środka. Na przykład 3-4 jednostki od środka. To spowoduje, że będę miał tego plane'a ładnie wyokrąglonego. I teraz zobaczmy, co jest w tym naszym modyfikatorze możliwe do ustawienia. I teraz tak, pierwsza rzecz to oś, według której obracam. Obecnie obrót następuje wokół osi Z, co jest normalne, ponieważ dostałem takie płaskie kółka. Jeżeli zmienię oś, obrót nastąpi wokół innej osi i otrzymam wtedy bryły innego rodzaju. Ok, według osi Z dostaję kółko, więc wszystko jest jakby tutaj spójne. Teraz, następna rzecz to jest obiekt, który określa mi obrót wokół osi. Mogę sobie dodać na przykład do sceny obiekt, który będzie się nazywał chociażby empty. Może wyłączę w tej chwili wyświetlanie osi w tym moim obiekcie, dodam obiekt empty. Empty sam jest takimi małymi osiami. I teraz mogę w obiekcie swoim, w modyfikatorze ustawić, że empty będzie sterował osią, wokół której obracam. Powoduje to, że jeżeli obrócę swój empty, w tym momencie również mój mesh będzie doznawał obrotu, aż do całkowitego spłaszczenia, czy tej osi po prostu, w której tam on się kręci. Jeżeli obrócę go wzdłuż osi X na przykład, to dostanę jakąś taką dziwną rzecz. Ok, tak to działa. Więc mamy tę rzecz omówioną, wrócę do modyfikatora. Mamy także jakby zasięg obrotu. Zasięg to jest kąt, który musi wykonać mój plane, zanim nie wróci do swojej pozycji początkowej. Więc jeżeli zmniejszę ilość stopni na obrocie, wtedy zmniejszę również zasięg, do którego sięga mój obrócony mesh. Na przykład 90 stopni, to jest 1/4 pełnego obrotu. No i mam teraz tylko fragment łuku, co jest fajne. Teraz mam ilość kroków, która w tym momencie określa, jak wiele podziałów pomiędzy podczas obrotu zostanie wykonanych. Ilość kroków mogę zmienić przesuwając suwak, mam teraz ich bardzo dużo.
Przydaje się dać więcej wtedy, kiedy mam pełen kąt obrotu, albo nawet więcej niż pełen kąt obrotu. Więc może ustawię sobie 360 stopni, tak jak jest. Proszę zwrócić uwagę, że w tym miejscu tutaj możliwe jest nakładanie się na siebie dwóch meszy. To znaczy tego, który miałem i tego, który wraca po pełnym obrocie. Podobnie jak w przypadku zwykłego modyfikatora screw, który mamy również tutaj. Teraz następna rzecz, którą warto wiedzieć, to to, że jeżeli wyrenderuję sobie teraz mojego mesza, to nie uzyskam takiej precyzji, jaką tutaj mam ustawioną. To znaczy, tutaj widzę ładnie aż wszystkich 92 kroki. Natomiast na renderze jest ich o wiele mniej. Widać wręcz, że to składa się z wielokątów. Jest to spowodowane przez to, że na zakładce Render Steps jest ich tylko 16. Jeżeli ustawię sobie na przykład w widoku 3D równo 80 kroków, to w renderze również muszę ustawić sobie 80 po to, aby było widać te 80. Teraz mam ładne wygładzenie tuż po wyrenderowaniu. Ok, więc to są rzeczy, które są podstawowe i na razie wszystko powinno ładnie działać. Przy okazji zwróćmy uwagę na to, że zrobienie takiego kółka za pomocą modyfikatora screw powoduje, że automatycznie ten cały model, obiekt został wygładzony. Mamy tutaj zapodany smooth, a ten smooth jest dziwny, ponieważ z tej strony go nie ma. Natomiast jest tylko na krawędziach zewnętrznych. Teraz to jest jeden z takich jakby artefaktów, które tutaj nastąpiły. Jeżeli zamiast tego mojego plane'a będę miał jakąś figurę geometryczną, która jest troszeczkę bogatsza, weźmy sobie go, potnijmy troszeczkę, wezmę subdivide, subdivide, to może się okazać, że na moim meszu pojawią się takie dziwne pasy. I teraz jest to spowodowane z tym, że niektóre z tych krawędzi, które tutaj są ustawione w kierunku odwrotnym niż normalna cała pętla mogłaby przebiegać. Przy okazji usunę wierzchołki ze środka, aby nie było zbyt wiele niepotrzebnej geometrii. Ok, teraz mam pustą dziurę i widać, efekt jest jeszcze gorszy. I teraz można to próbować naprawiać, sortując wierzchołki, co nie jest dobrym sposobem. Weźmy sobie Vertex Sort, nie pomaga. Natomiast gdybym chciał w całym tym meszu ustawić ściany w odpowiednich kierunkach, bo to one powodują te artefakty, muszę wybrać operację Calc Order, czyli oblicz kolejność ścian. Po wybraniu tej opcji wszystko wraca do normy i mam elegancko wygładzonego mesza. Jeżeli potrzebuję w jakimś momencie mieć te ściany odwrócone, mogę również nacisnąć guzik Flip. Flip powoduje, że ściany wszystkie są skierowane do środka. Nie wiem, czy to będzie teraz widoczne. Przypuszczam, że nie da się tutaj wyświetlić w normalny sposób ścian. Niestety, ale zaznaczę sobie Face Normals. No, jak widać, nie działa mi to. Nie wyświetlę ich teraz. Nie szkodzi. W każdym razie na słowo widać i na oko, że kolor ścian się zmienia. To znaczy, że one są wtedy wywrócone na zewnątrz, jeżeli mam włączoną opcję Flip. No i teraz zostały jeszcze inne rzeczy do omówienia. Otóż, jeżeli próbuję z takim modyfikatorem coś zrobić, to oczywiście jest to modyfikator, który dodaje śrubę. Tymczasem tutaj śruby nie widać, tylko zwykłą nakładkę, czy też kółko, czy też torus jakiś kwadratowy. No i teraz, aby zrobić z tego śrubę, muszę wykonać skok śruby tak naprawdę, czyli podnieść sobie tą część, która wraca mi tutaj, o tą, do góry. Mogę to zrobić sterując parametrem screw, który określa skok linii śrubowej. Obecnie jest 0, to oznacza, że powracający kształt będzie dotykał do mojego mesza bez żadnej zmiany wysokości pomiędzy nimi. I teraz jeżeli przekręcę parametr screw do góry, w tym momencie spowoduje, że powrót będzie się odbywał o jedną linię wyżej. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to wartość 1 tutaj oznacza jedną jednostkę blendera. Mogę dać 2 i będę miał wtedy zamknięcie takie prawie że równe. Trzeba zwracać na to uwagę, ponieważ zależnie od wielkości naszego plane'a to będzie powodowało duży rozstęp pomiędzy skokiem linii śrubowej albo mały. Więc mamy teraz taką śrubę i oczywiście ten skok reguluje zmieniając wysokość powracającego elementu. Mogę również wyregulować ilość kroków, która jest wykonywana podczas działania tego modyfikatora. Teraz mamy taki parametr jak iterations, to jest jeden krok. I teraz jeżeli zrobię drugi krok tych iteracji, w tym momencie mam dodany kolejny obrót i tak dalej. A więc ilość obrotów to jest ilość kroków tak naprawdę. Natomiast mogę też tym sterować inaczej. Jeżeli będę miał jedną iterację, to mogę zrobić w obrębie tego skoku śruby na przykład obrót podwójny, sterując moim kątem obrotu. I teraz jeżeli zrobię na przykład podwójny obrót, ustawię 720 stopni, to oczywiście skok linii śrubowej 0,9 spowoduje, że tu wejdzie więcej zwojów. Oczywiście wtedy kolejne iteracje spowodują, że moja śruba będzie gęstsza. Ale dana ilość iteracji z zmiennym kątem powoduje mi, że mam albo gęstą, albo rzadką linię śrubową.
co może być czasami przydatne do np. animacji czy jakichś innych zastosowań. OK, mamy omówione prawie wszystko. Została jeszcze jedna rzecz związana z tym, że mogę sterować tym obrotem przy pomocy obiektu. Otóż tutaj już nie mam tego obiektu empty, dodam go sobie. I teraz, jeżeli ustawię mój modyfikator tak, żeby korzystał z jakiegoś obiektu, według którego liczę obrót, no to oczywiście, jak już to pokazywałem, działa. Warto zwrócić uwagę, że obrót następuje wokół innej osi, ale mój wynikowy, czy też początkowy mesh, który stoi sobie w tym miejscu, nie jest obrócony. Ten mesh mogę obrócić w trybie edycji ręcznie. Natomiast jeżeli przekręcam swój obiekt, który steruje obrotem, no to wtedy śruba owija się najwyżej wokół tego mojego obiektu. Nie chcę tego na razie. Niemniej jednak, jest jeszcze jedna opcja warta omówienia. Jeżeli mam już obiekt, wokół którego obraca się cała moja struktura, to mogę również określić skok linii śrubowej w zależności od położenia tego mojego obiektu empty. To znaczy, brana jest różnica między położeniem mojego obiektu określonego śrubą, czyli między jego środkiem, a środkiem obiektu, który w tym przypadku jest obiektem pustym. Ustawiam to włączając Object Screw. W tym momencie ten slider będzie nieaktywny i teraz mogę, zmieniając położenie obiektu empty, określać, jak bardzo moja śruba jest rozciągnięta. I to jest również bardzo fajna rzecz, ponieważ za pomocą takiego modyfikatora mogę na przykład zanimować śrubę, która się ściąga, czy też spłaszcza i rozciąga. Bardzo fajna sprawa. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałem na ten temat powiedzieć. Możemy dodać jeszcze sobie parę iteracji, troszeczkę się pobawić rozciąganiem, jeżeli miałoby to nas uradować. No, ale okej, wystarczy, myślę, na ten temat. To już wszystko, dziękuję.